przed nami święta wielkanocne, które kojarzą nam się z jajkiem, białą kiełbasą, szynką. A co jeszcze można, albo jak te produkty w interesujący sposób podać na stole? Święta, no tak, faktycznie, no mamy pewne klasyki. A i tak Wielkanoc moim zdaniem jest dużo ciekawsza kulinarnie, w sensie stwarza więcej możliwości do eksperymentowania, bo Boże Narodzenie w tym przypadku jest dosyć kostyczne. Mamy grupę produktów dosyć sztywnych i tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Przy Wielkanocy możemy kombinować, bo możemy włączyć ryby do jednego spisu. Ja wiem, że to historycznie akurat te ryby, ludzie już mieli po prostu dość tych ryb, ale teraz nie przestrzegamy postu jakoś tak drastycznie, a ryby są dużo lżejszą alternatywą dla mięsa, więc ja bym zachęcał, żeby te ryby jednak włączyć. Sposób jakiś nietypowy, żeby tutaj to wykorzystać. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby się nie bać przyprawiać. Bo my, odnoszę wrażenie, mamy problem. Ja jak moim znajomym mówię, weź dopraw solidnie i widzę, że on na przykład, nie wiem, ma dużo jakiegoś składnika i daje łyżkę majeranku i dla niego to jest po prostu absolutny pułap jego możliwości, no to mnie to śmieszy, bo ja bym dał 4 łyżki tego majeranku, żeby to było wyczuwalne. Także ja bym za bardzo nie odpływał od tradycji i tutaj nie eksperymentował z jakimiś egzotycznymi składnikami, włączał w to mleko kokosowe. Ja mam żonę wegetariankę, momentami wegankę, więc sam na przykład, żeby była tradycja, ale forma była, żeby forma była tradycyjna, ale danie było wegańskie, to na przykład robię pasztet z ciecierzycy. I to wtedy wygląda jak pasztet, natomiast mam czyste sumienie, bo jest coś wegańskiego na stole. Ten czas świąteczny to jest ten czas, kiedy rzeczywiście mogę z czystym sumieniem odłożyć pracę na plan dalszy i skupić się tylko i wyłącznie na rodzinie, pojechać do domu rodzinnego, ponieważ najczęściej tam spędzamy święta, do rodziców. Wtedy też przyjeżdża mój chrzestny z żoną, z dzieciakami, drugi brat mojej mamy. No i tak sobie rodzinnie świętujemy. A jakie tradycje wielkanocne kultywuje się w Pani domu? No oczywiście największą tradycją wielkanocną jest bitwa na jajka. No, pisanek to już raczej się nie robi. Znaczy one są oczywiście, ale nikt już nie siedzi, nie maluje, nie wykrasza, bo gdzieś tam już nie mamy dzieciaków, a nie ma co ukrywać. Najczęściej to właśnie dla dzieciaków się to robiło i z dziećmi. A nie tęskni Pani za tym? Czy ja wiem? Też nigdy nie miałam żadnej jakiejś wielkiej smykałki, jeżeli chodzi o malowanie i przyozdabianie pisanek. Nie byłam tego też wielką fanką, więc chyba wstyd się przyznać, ale nie tęsknię. A czego na święta mogłaby Pani życzyć naszym czytelnikom? Ja życzę, żeby te święta były przede wszystkim rodzinne, bardzo ciepłe, żebyśmy ruszyli się z domu, żebyśmy poszli na spacer i spędzili ten czas jak najbardziej rodzinnie i miło. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, proszę powiedzieć, jak Pan się do niej przygotowuje? Spontanicznie, jak zawsze. Czyli? Czyli na ostatnią chwilę i raczej to jest odwiedziny u rodziny. No tak. A jakieś przygotowania, sprzątanie, zakupy, gotowanie? Nie, bo tym razem u nas w domu nie robimy świąt, także jedziemy do rodziny, więc tam będziemy je spędzać. Nie trzeba się tak mocno przygotowywać. Wbrew pozorom to są ważniejsze święta niż Boże Narodzenie. I właśnie lubię ten czas odnowy, że można zaczynać wszystko od nowa. Lubię przygotowania, ten tradycyjny post, który większość z nas prowadzi przed świętami. Także jest to początek czegoś nowego, czyli zmartwychwstanie. A na stole tradycyjnie czy wymyślnie? Ja jestem zawsze za tym, zwłaszcza teraz, kiedy mamy wszystkie kuchnie świata dostępne w zasięgu ręki, właśnie żeby w święta robić absolutnie tradycyjne potrawy. Jeśli chodzi o gotowanie, to bardzo delikatnie, ponieważ nie jem mięsa od 6 lat, więc nie będzie żadnych kaczek, żadnych indyków. Szynki, no dla syna muszę oczywiście. A biała kiełbasa? Kiedyś robiłam, naprawdę, z kminkiem, do tego ziemniaczki, sałatka i tak dalej. Nie wiem, co to będzie. Będzie pewnie sałatka śledziowa, będą jajeczka, będzie klasterek szynki dla syna. I tak raczej skromnie. Ja się oduczyłam w ogóle jeść, tak obżerać, brzydko mówiąc, na święta. Może dlatego, że żyjemy szybko i
nagle zasiadanie do stołu pełnego, no nie jestem w stanie nawet wszystkiego zjeść. Po prostu zmieniła się świadomość troszkę i jedyną moją słabością świąteczną to są na pewno mazurki, wszystkie słodkości. Generalnie to jest główne moje jadło świąteczne. W tym roku z moją rodzinką się nie zjeżdżamy na święta, niestety, więc przez moment pewnie będzie smutno, ale mam tyle na głowie, że z dużą przyjemnością zajmę się w tym czasie pracą i troszkę odpocznę może w końcu.